Z nami Andrzej Michalczyk, po ważeniu przed Night of Champions, witam. Witam, witam. Przyznam, że nie wiem do końca jak podjąć się tego wywiadu, bo to dosyć specyficzna walka. No tak. Czy bierzesz w ogóle pod uwagę choć cięć szansy, że możesz to przegrać? Jako osoba trenująca, z osobą nie trenującą. Nie, wiadomo. Generalnie jak się wychodzi do ringu, to nie możemy mieć żadnych wątpliwości. W każdej walce trzeba wierzyć w siebie na 100% i tak jak w każdej walce, w tej tak samo, wierzę w swoje umiejętności, w to, że wygram. Jest kilku utalentowanych zawodników, utytułowanych zawodników, między innymi z Poznania, którzy się nie podjęli tej walki. Podobno z tego powodu, że obawiali się jakby o swoją reputację, że przegrywając z Piotrem Witczakiem, który nie jest osobą trenującą, bardziej jest takim, jak wiesz, bohaterem internetowych opowieści, no bali się o swoją reputację, że będą totalnie spaleni. Ty się tego nie obawiasz? Znaczy to może dlatego, że jestem młodym zawodnikiem, nie mam aż tylu walk na koncie, jeszcze nie mam jakichś wielkich sukcesów, tylko tam same amatorskie walki. I taki jestem głodny walki po prostu. Biorę wszystko, co mi dadzą. Jak trafia się okazja do walki, to nie patrzę na to z kim, w jakiej jakby kategorii, tylko biorę walkę i po prostu. To odkryj karty w MMA. Jak to wygląda? Wiem, że jesteś osobą debiutującą. Wiem, że miałeś styczność z MMA. Ogólnie z płaszczyzną poza stójkową, ale jakbyś opowiedział coś więcej, tak? Ale o samych treningach? O samych treningach, o tym jak się czujesz może w płaszczyznach poza stójką. Parterze, no, grapplingu. Jak to nazwać? Moje treningi parteru jak na razie wyglądały tak, że broniłem się przed różnymi poddaniami i starałem się po prostu, żeby ci lepsi zawodnicy typowo parterowi z jiu-jitsu mnie nie poddali, a jeszcze oprócz tego trenowałem zapasy, bo mamy też w klubie trenera od zapasów, no i tam oczywiście różnych wskazówek mi udzielał, co robić, jak cię ktoś złapie, gdzie odpychać, gdzie chwytać. Troszkę wiem też właśnie z tych treningów z Radkiem Dymczurem, jak z nimi trenowałem, się przygotowywałem, także no, myślę, że będzie dobrze. Co powiesz o samej dysproporcji wagowej? Waga, jeśli zawodnik nie wie, jak wykorzystać tą swoją wagę, to nie jest tak naprawdę atut, tylko wada, nie? Bo zawodnik, który waży więcej, będzie wolniejszy, a waga, jeśli nie ma odpowiedniej dynamiki, to nie ma też tego przełożenia na siłę, nie? Tak naprawdę, jeżeli się nie wie, jak uderzyć technicznie. Czy w którymkolwiek momencie obawiałeś się, że twój rywal może ostatecznie nie zjawić się na walkę? Bo tutaj mnóstwo osób tak naprawdę powątpiewa, tak? Do końca, do samego momentu. Nie, wydaje mi się, że Piotr po prostu chce pokazać wszystkim, że wyjdzie do tej walki właśnie, żeby już tam nie gadali na niego jakichś tam strasznych rzeczy. A czy wygra, czy przegra, no to już jakby nie ma znaczenia, nie? Ważne to, że wyjdzie i że da dobrą walkę. Krótką, mam nadzieję. Dzięki tobie. No, dzięki mnie krótką, mam nadzieję i... No zobaczymy, co będzie jutro. Ja dam z siebie wszystko po prostu, jak w każdej walce. Idę zmotywowany. Scenariusz na walkę przewidujesz, że to będzie właśnie szybka akcja? No zobaczymy. W głowie mam takie dwa scenariusze. Albo rzeczywiście będę musiał na początku gdzieś tam troszkę pouciekać, pobronić się. Albo po prostu też pójdę do przodu z ciosami mocno i wiem, że jak się przyjmie dwie mocne bomby, to już się odechciewa walczyć, nawet jak się walczy z mniejszym od siebie. Nie? Mam zawodników w klubie takich w wadze Piotra po 100 kilo, którzy trenują cały czas i jakoś sobie nie dają ze mną rady, także myślę, że Piotr tym bardziej sobie nie da. Dobrze, także podniosę trochę poprzeczkę i co, no życzę wygranej, żebyś nasze waleczne społeczeństwo, wiesz, obronił. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam moją dziewczynę Justynkę, która jest tu ze mną, wszystkich, którzy mi pomogli w przygotowaniach, sklep Bandit z Gorzowa, moich kolegów Krystiana, Marcela, którzy mi tutaj troszkę mnie wspomogli, także Kubę Bojko ze sklepu lyke.pl i znajomych z pubu Rozlewnia z Poznania na ulicy Taczaka, oni mi troszkę pomogli tutaj przy tą walką. Bardzo im dziękuję, pozdrawiam wszystkich. I do zobaczenia jutro na gali. Dziękuję. Będzie ogień. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.